Cześć, w tym odcinku porozmawiamy o jeżdżeniu samochodami zabytkowymi. Teoretycznie każdy sam wie najlepiej, jak poruszać się swoim samochodem, natomiast w praktyce, co często widać na zlotach, wygląda to zupełnie inaczej. Zapraszam do obejrzenia mojego poradnika. Okej. Tak więc teraz już pewnie wiecie, po co mi są te koła. Konkretnie, żeby pokazać pewne rzeczy, takie jak brak ABS-u, brak ESP. Nie tracąc czasu, bierzemy się za robotę, malujemy na nich krzyżyki, żeby było to lepiej widać. Pomimo, że Fiat ma oryginalne mocowania na podnośnik zachowane jeszcze w dobrym stanie, ja preferuję podnośniki tego typu, czyli tak zwane żabki. Uważam je po prostu za bezpieczniejsze. Na sam początek proponuję zacząć na placu i poćwiczyć sobie z pachołkami. Prawo jazdy każdy z nas już ma, niemniej jednak dobrze jest znać gabaryty swojego pojazdu zabytkowego. Powiecie, przecież umiem nim jeździć. Tak, ale zauważcie, jak to na zlotach wygląda. Ktoś przyjeżdża pięknie odrestaurowanym samochodem, a kaleczy parkowanie, nie umie nim dojechać do danego miejsca. Tak więc nie jest wstydem nie umieć, po prostu uważam za niepoprawne nic z tym nie robić. To samo jeśli chodzi o cofanie. Rozstawcie sobie słupki, poćwiczcie. Pamiętajcie, klasyki nie mają czujników cofania, co najwyżej hak holowniczy. Warto wiedzieć, jakie gabaryty ma Twój pojazd zabytkowy, aby można nim sprawniej jeździć. Czy to od święta, jak i na co dzień. Kolejne zagadnienie to ruszanie pod górę. Wydawać by się mogło prozaiczne, tak, bo jak we współczesnych autach możemy się wspomóc hamulcem ręcznym, jednak nie zawsze te hamulce działają tak, jak powinny, dlatego polecam przy takim ruszaniu dodać więcej gazu, tak żeby się auto nie cofnęło i jedziemy.
Bardzo dobrym ćwiczeniem jest rozłożenie kilku pachołków i spróbowanie przejechania pomiędzy nimi slalomem jak najszybciej. To uczy operowania kierownicą szybko. No i też daje dużo frajdy kierowcy klasyczna. Pamiętajcie o tym, że samochody zabytkowe w większości przypadków nie mają systemu ABS, czyli przeciwdziałającego blokowaniu kół, dlatego hamując na śliskiej nawierzchni, róbcie to pulsacyjnie, tak aby nie wpaść w poślizg. Drugą rzeczą, pamiętajcie też, że w większości są wyposażone w hamulce bębnowe, niejednokrotnie bez wspomagania, w związku z czym ta droga hamowania jest odpowiednio dłuższa.